Hej. Ka. Dzisiaj robimy challenge'a, tylko że z naszym kochanym Marcelkiem. I to będzie challenge. Śmierdzące cukierki? A ja taki ładny pomarańczowy. Nie razem. Zobaczymy. No bo to są albo żygi, albo brzuspija. A ja bierzemy. No czekaj. Już wziąłem. Ojej. Żygi. Teraz ja. Okropne. Witam cię, cześć. Nowy dzień zaczynam. Od zabawy z chłopakami. Nie spróbowaliśmy wszystko. Co próbujemy? Nie spróbowaliśmy tego. Wiesz co, nie spróbowaliśmy? Więc spróbowaliśmy albo limonki, albo koszonego trawniku. Koszony trawnik z niech zostanie. Sprawdzaliśmy, nagrywaliśmy do show takie cukierki i są w różnych kolorach, ale można wybrać na przykład kolor o smaku, znaczy nie kolor, można wybrać daną drażetkę o smaku na przykład żygi albo limonki i nie wiadomo co się trafi. I faktycznie wali niesamowicie. A ja nie wiem, gdzie masz port. Na stole! Zostawił portfel i leci z powrotem. Szybciej! No i co, był portfel? A co nie ma? Nie ma? Kasy nie ma? Co jecie, chłopaki? Trzymacie? Ojej, z Nutellą? Nutella i bita śmietana. No nieźle, znowuż to samo. A co, czyżby postój, tak? Amolo mamy tam. Jeszcze kilometr. Nie? Dojdę. Ale nie, wiesz, bo my się zatrzymaliśmy specjalnie dla ciebie. Aha. No i znajomi z podwórka są, spotkaliśmy się, przyjechali do nas. Mieliśmy się wybrać do Sopotu, tutaj jest wycieczka. Ale po tym biachu zrezygnowaliśmy i wracamy. Może innym razem. Pokemony? Jakie pokemony? Pokemony! Miłosz, zobaczcie, gdzie jest Maja. No i zobaczcie, jak chodzicie. Schowajcie te pokemony. Schować. Naszym chłopakom bardzo zależało, żeby spotkać się ze znajomymi z podwórka. I tak, spotkali się z podwórka nad morzem.
No i są mega szczęśliwi. Fajnie takie spotkanie. W ogóle ja jestem mega szczęśliwy, że nasze dzieci bawią się ciągle na podwórku. Naprawdę. Są na podwórku non-stop i to jest fajne. I Marcelkowi przygotowałem kolację pyszną i chciał wiedzieć, z czego to jest zrobione. No to mamy. Proszę bardzo. Konopie. Banan. Słonecznik. Troszkę mu dodałem takich mniej zdrowych, ale jest takie płatki. Do tego otręby orkiszowe. Orzechy nerkowca, które są zdrowe. I płatki owsiane. No i jak? Pyszne. Dobre? Borówki? Bez borówek było. Na dzisiaj to już koniec. Cieszę się bardzo, że chłopaki mogli się spotkać ze swoimi przyjaciółmi z podwórka. Bo właśnie to są najbliżsi przyjaciele. To z nimi spędzają mnóstwo czasu na podwórku. My jesteśmy w Gdańsku. Oni byli we Władysławowie i przyjechali do nas, żeby właśnie się spotkać. I to było fajne. To było fajne uczucie patrzeć, jak oni się bawią razem i przytulają się do siebie. Bo jak siebie zobaczyli, to po prostu wpadli, zwłaszcza Marcel, do drugiego Marcela. Wpadli sobie w ramiona. I to jest bardzo fajne i bardzo miłe. Naprawdę. A ja jestem po ostatnich szybkich zakupach. Oczywiście jest jogurt, mamy serek, mamy mleko, mamy kiełbaski, które mają 90% mięsa wieprzowego, czekolada gorzka, banany i maszynka. Jutro będziemy się ciąć. Do jutra. Dzięki za oglądanie, lajkowanie, subskrybowanie. Trzymaj się, cześć.